Powiedział pan na konferencji wczoraj, że czy to w deszczu, czy w słońcu potrafi pan daleko rzucać. No i dzisiaj to pan udowodnił. Czy to jest właśnie ta forma, na którą pan liczył pomiędzy tymi mistrzostwami? Tak, no jestem pozytywnie zaskoczony, bo ostatnie tygodnie były ciężkie i do tej granicy się nawet nie zbliżałem. Więc no naprawdę było dosyć ciężko. Jakieś tam przeziębienie, osłabiony organizm, no walka z czasem tak naprawdę. Kilka dni w spale, więc trzeba było się wyspać, kilka treningów zrobić. No. Też mieliśmy inne obowiązki, trzeba było się spotkać ze sponsorami, więc ta regeneracja no nie była taka stuprocentowa, więc wydaje mi się, że dzisiaj uzyskaliśmy takie 110% tego, co można było. No, kolejny rzut ponad 81 metrów w tym sezonie. Dominator Memoriału, dominator Stadionu Śląskiego, ale taki też nieoficjalny dominator Diamentowej Ligi. Chyba pan udowadnia to, że rzut młotem powinien się znaleźć jednak w Diamentowej Lidze, tak już oficjalnie. Tak, no ja nie rzucam słów na wiatr. Jeżeli mówię, że będzie się działo, no to się dzieje. W tym roku podczas trzech startów kibice cieszyli się z tego, że ten rzut młotem jest. Pobijaliśmy ten rekord Diamentowej Ligi, który w tym roku upadł już trzykrotnie, więc naprawdę no nic, tylko robić to dalej. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj zielone światło. Stadion Śląski się znów dodał skrzydeł? Tak, jak najbardziej. No fajnie, że pomimo złej pogody kibice jednak dotarli. Słychać cały czas aplauz. Kibice żyją tym, co się dzieje na stadionie, więc jesteśmy szczęśliwi i zapraszamy na kolejne edycje. Po 12:51 zadowolona. Byłam gotowa na ten wynik, ale nie wiedziałam, że dzisiaj, bo no tak pogoda nie sprzyjała. Rozgrzewka była cały czas w mżawce, w deszczu. Mokre były buty i wszystko inne. Jestem trochę zmęczona, no bo to nie jest ta najwyższa dyspozycja, która ma być, bo mamy najwyższa za 2 tygodnie bodajże, no, na mistrzostwach Europy, więc cieszę się, że w końcu zrobiłam to, co chciałam zrobić przez cały sezon, ale teraz trzeba to utrzymać do mistrzostw Europy. Wiem, że mam dużo rezerw, technika można dużo poprawić, no sama widzę, byłam dopiero czwarta w tym biegu, jeszcze do tej pory rekord meetingu było 67, a teraz już jest 34 bodajże, bo teraz nie pamiętam wyników, więc ścigam się ciągle z szybszymi dziewczynami. Wiem, że to jest możliwe do zrobienia, ale no ja jeszcze potrzebuję tych może kilku lat nawet na takie obieganie się, ustabilizowanie mojej techniki, bo nie każdy bieg mi wychodzi tak, jakbym chciała, ale no jest to do zrobienia na przyszłość. Do zrobienia jest, presji sobie nie narzucam, widać, że nie czuję się dobrze, jest to pogoda, a jestem w stanie biegać dobrze, co jest naprawdę wielkim plusem teraz do Mistrzostw Europy. Jestem na to gotowa, bo tyle już miałam różnych sytuacji, różnej pogody, różne rywalki, że już tyle zmiennych przerobiłam w tym sezonie, że mam nadzieję, że się nie zaskoczy niczym na Mistrzostwach Europy. Nawet gdy, widzicie, nie ma dzisiaj pogody. Wczoraj było słońce, dzisiaj, czy jutro też będzie chyba bardzo słonecznie. A wyniki i tak są fenomenalne, więc tutaj nieważne, co się dzieje, jaki jest wiatr, to stadion niesie, kibice niosą, bo też odczuwałam ich kibicowanie bardzo na starcie, więc zdecydowanie Chorzów no, jest najlepszym stadionem. A co dla ciebie jeszcze znaczy to, że właśnie w końcu w Polsce można rywalizować z tymi najlepszymi na Diamentowej Lidze? No w końcu mamy taki poważny meeting, znaczy już mamy parę ważnych meetingów z golfu, rzeczy nawet silver, ale no tutaj, no, jak moje płotki nie były diamentową konkurencją, a skład był mocniejszy, jak taki mistrzostwa świata trochę małe, albo Ameryki nawet, bo było bardzo dużo Amerykanek, więc jeszcze cieszę się, że ja się pokazałam z dobrej strony tutaj, zrobiąc rekord życiowy w mocnej stawce na polskiej ziemi, tak? No to uwielbiam takie pytania, co się stało? No nie wiem, co się stało. Tak naprawdę pobiegłam tak, a nie inaczej. Myślę, że muszę po prostu ochłonąć, na spokojnie to przeanalizować i na pewno się podleczyć, bo tego potrzebuję, ale przed nami jeszcze Mistrzostwa Europy i będę walczyła z całych sił, żeby tam pokazać się z lepszej strony. A co poczułaś, jak zobaczyłaś wynik Natalii Kaczmarek, ten historyczny wynik tak naprawdę? Tak naprawdę no ogromną radość, że wreszcie jakieś... że wreszcie Polce udało się pokonać tą magiczną barierę. Ja wierzyłam, że Natalka jest w stanie to zrobić, no i to udowodniła.